Żyjmy coraz lepiej, po raz 480. Chcę dzisiaj mówić o efekcie pandemii. Co takiego wydarzyło się, oczywiście nie o wszystkim, ale co takiego wydarzyło się w naszych domach, dlaczego i w związku z czym w dużym stopniu tak się dzieje, co faktycznie nie jest dobre, co nie jest dobrym doświadczeniem. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień dobry, kochani. Mamy wtorek. Przez wiele wtorków mówiłam o tym, podpowiadałam, jak żyć, w jaki sposób funkcjonować, żeby w naszym życiu przeważało szczęście, żebyśmy byli ludźmi odpornymi na wszelkie zakusy depresji, nerwic lękowych, tego wszystkiego, co tak często towarzyszy dzisiaj niestety ludziom na świecie, a co jestem głęboko przekonana, gdyby zmienić styl życia, gdyby zmienić sposób wychowywania także dzieci, w dużym stopniu bylibyśmy w stanie wyeliminować te zjawiska ze społecznego życia świata. Mówiąc w dużym, mam na myśli naprawdę duży. Jestem głęboko przekonana i nie tylko ja, że 90% tak naprawdę nerwic ma swoje korzenie i depresji ma swoje korzenie w życiu, nie w organizmie, nie w przyczynach chemicznych, tylko w życiu. Oczywiście ta chemia w końcowej fazie daje jakby o sobie znać, ponieważ w ogóle jesteśmy chemią. Niemniej nie to jest podstawą tego wszystkiego. Będę oczywiście do tego wracać, bo przecież już zbliżamy się do 500. odcinka, a jeśli będziemy się rozwijać, a bardzo tego z Tomkiem Kniatem chcemy, no to coraz więcej będzie tych odcinków i pewnie nie każdy będzie zaczynał od pierwszego. Zatem na pewno będę do tych tematów wracać, choć jak wiecie, za każdym razem traktuję ten temat lekko inaczej. W związku z tym, myślę, że nudzić się nie da. Co najwyżej będą się pewne rzeczy utrwalać, a powtarzanie jest do tego najlepszym sposobem. Dziś chcę mówić o temacie, który również związany jest z tym naszym takim wtorkowym dniem, czyli dniem, gdzie te drogi w naszym życiu są nie takie proste, nie takie, jakbyśmy tego oczekiwali. Większość dróg nie jest prostych, ale niektóre z tych dróg naprawdę bardziej są strome, pozakręcane, niewygodne, wyboiste. Chodzi po prostu o to, że ludzie często doświadczają takich zdarzeń, takich sytuacji, które nawet innym ludziom nie mieszczą się w głowie. Póki co o takich sytuacjach jeszcze nie mówię, choć szczerze mówiąc chciałabym i takie sytuacje podejmować tutaj w tych audycjach i o takich również mówić w sposób, który nie będzie w nas natychmiast wzbudzał lęku, wzbudzał przerażenia i innych takich negatywnych uczuć, a jednak pewne informacje, pewna wiedza na ten temat do nas wejdzie, ale to przyszłość. Chcę dzisiaj mówić o efekcie pandemii. Co takiego wydarzyło się, oczywiście nie o wszystkim, ale co takiego wydarzyło się w naszych domach, dlaczego i w związku z czym w dużym stopniu tak się dzieje, co faktycznie nie jest dobre, co nie jest dobrym doświadczeniem. Widziałam taki żart, ale nie taki wesoły. Mianowicie był narysowany ślub i nie wiadomo kto w zasadzie, nawet chyba nie było pokazane, kto to komu mówi, ale podpis był: i nie opuszczę cię aż do pandemii. No właśnie,
Chodzi po prostu o to, że podobno, i to przewidywano w czasie pandemii, ja słyszałam o tym wiele razy, że właśnie psychologowie, psychiatrzy, no cała ta branża ludzi zajmujących się wspieraniem, ludzi w sytuacjach niełatwych, ludzi z problemami, no będzie miała po pandemii dużo pracy. Ja jestem generalnie rzecz biorąc przeciwna takiemu krakaniu i takim przewidywaniom, ponieważ no, ludzie działają w zgodzie z takimi przewidywaniami bardzo często. Ludzie działają w zgodzie bardzo często z tym, co słyszą, z tym, co się im mówi, z tym, co wchodzi do ich głowy. I w związku z tym takie prognozy naprawdę nikomu i niczemu nie służą, bo psychologów jest wystarczająco dużo, psychiatrów też, z wyjątkiem psychiatrów dziecięcych w Polsce, o których wiem, że ich brakuje, ale i tak w tak krótkim okresie czasu no, tych psychiatrów nie przybędzie. Więc ci ludzie i gotowość do wspierania osób z wyzwaniami specjalnymi, z problemami jest. Natomiast ludzie słysząc o czymś takim, słysząc o takiej możliwości, słysząc o tym, że to się będzie działo, że to się już dzieje, że to się będzie działo masowo, są bardziej skłonni do wchodzenia w takie problemy, są bardziej skłonni do tego, żeby no, jakieś pierwsze symptomy czegoś, nawet niekoniecznie jeszcze czegoś faktycznie niedobrego, mogą już traktować jako coś no, zwiastującego właśnie ten problem. Mogą szukać czasami tych problemów, mogą się ich dopatrywać. Tak jak istnieje zjawisko w naszej fizjologii związanej ze zdrowiem, placebo, czyli taki efekt leczenia się bez tak naprawdę substancji, która no, udowodniono, że leczy, tylko za sprawą organizmu wiedzącego, że się leczy. Tak samo istnieje efekt nocebo w tejże fizjologii, czyli odwrotnie, jeżeli wiemy, że coś nam szkodzi, to może nam zaszkodzić nawet jeśli nie zaszkodziłoby, gdybyśmy o tym nie wiedzieli, gdybyśmy do tego w taki sposób nie podchodzili. Tak samo są takie zjawiska społeczne. Wpływ społeczny i wpływ pewnej wiedzy, wpływ tego, co wiemy, jest olbrzymi. Czytam zresztą w tej chwili na ten temat książkę i na pewno podzielę się wiedzą z tej książki. No jeśli nie tutaj, to na Facebooku, część z tych rzeczy zresztą znam. Na Facebooku polecam czasami książki, prawdopodobnie polecając tę książkę, a polecę ją z pewnością. No wspomnę też trochę więcej na ten temat. Ale to jest oczywiste, że wpływ społeczny istnieje i bardzo często właśnie tego rodzaju informacje indukują różnego rodzaju zjawiska. Szereg takich badań prowadzono i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Więc naprawdę takie krakanie nie ma sensu. No ale było ono i dziś ciekawe, jak to faktycznie wygląda. Czy rzeczywiście jest tak, że wielu ludzi będzie potrzebowało pomocy po okresie pandemii. Jakie mogą być zagrożenia i co może się dziać? Oczywiście nie będę mówiła o wszystkim, ale o części. I myślę też sobie, że to wszystko dotyczy, to jest raczej taki efekt no, tego, że coś w ogóle nie było tak, jak być powinno. Że coś w ogóle w naszym domowym życiu nie funkcjonowało tak, jak no warto byłoby, żeby funkcjonowało. Bo przecież to, że małżonkowie no, mają właśnie więcej czasu ze sobą, mogą ze sobą tego czasu więcej spędzać i w efekcie tego okazuje się, że to nie mogą razem współżyć, bo kiedy chodzili do pracy, to tak naprawdę siebie nie znali. Spędzali ze sobą bardzo niewiele czasu. Łączyły ich często tematy związane po prostu z prowadzeniem domu i tak dalej. A w momencie, kiedy no, spędzano tego czasu ze sobą znacznie więcej, bo przecież to w niektórych wypadkach był nawet rok, to trwało się ze sobą ciągle i było się ze sobą i nie miało się źródła nowych informacji, nowych rzeczy, no to wówczas to małżeństwo tak naprawdę, czy ten układ tak naprawdę się sprawdza, na ile ludzie są tam sobie bliscy. I wczoraj słyszałam wypowiedź w
w internecie jednego z polskich psychologów, zresztą doskonale mi znanego. Pamiętam, że był bardzo młodym człowiekiem, kiedy ja zaczęłam wprowadzać do Polski logodydaktykę. Zresztą przez pewien czas współpracowaliśmy razem, był adeptem tejże logodydaktyki. I mówił właśnie o tym, i mówił słusznie, że dobry układ małżeński, że dobry układ partnerski to jest taki układ, że gdybyśmy mieli jechać gdzieś nie na rok, ale na dwa, na trzy i wiedzielibyśmy o tym, że tam nie będzie nikogo innego, to chcielibyśmy właśnie jechać z tą osobą. Że jest to taki układ, w którym mamy o czym rozmawiać, w którym istnieje intymność, w którym istnieje ta bliskość pomiędzy nami, pozwalająca na to, że jesteśmy ze sobą, że rozmawiam ze sobą, ale również pozwalająca na to, że możemy wprost powiedzieć, potrzebuję w tej chwili przestrzeni dla siebie, potrzebuję w tej chwili czasu dla siebie, potrzebuję w tej chwili miejsca dla siebie, no chcę przez godzinę, dzień, dwa, a czasem nawet tydzień, no móc zająć się tylko sobą, móc być ze swoimi myślami, móc być ze swoimi przeżyciami. To musi być związek, w którym nie boimy się powiedzieć takich rzeczy i to musi być związek, w którym na co dzień jest właśnie taka higiena pozwalająca, psychiczna, pozwalająca na to, że każda z osób wypracowuje sobie sposób i metodę na to, żeby być ze sobą samym, jeśli ma taką potrzebę. A prawdę powiedziawszy, każdy ma taką potrzebę. Oczywiście ograniczeni do jednego mieszkania, gdzie wciąż się spotykamy, gdzie wciąż się widzimy. No, dodatkowy element zwiększonego jakby progu, zmniejszonego progu reagowania takiego emocjonalnego powoduje, że może nam w tym być niełatwo, mogą tutaj często być jakieś wybuchy irytacji i tak dalej. No ale znowu, jeżeli jesteśmy blisko, jeżeli to małżeństwo czy ten związek jest związkiem opartym, no właśnie na tej przyjaźni, na tej intymności, no to my damy sobie z tym radę. Damy sobie radę z tym za sprawą rozmowy. I właściwie możemy wyjść z takiego okresu nawet bardziej wzmocnieni. I znam takie układy partnerskie, znam takie małżeństwa, gdzie ludzie wyszli po pandemii jeszcze bardziej wzmocnieni. Z takim właśnie przekonaniem, że jeśli przeżyliśmy to, no to przeżyjemy mnóstwo innych rzeczy. Niektórzy bardziej się poznali, zrobili różnego rodzaju rzeczy wspólne razem, takie, których nigdy wcześniej nie robili. No ale rzeczywiście może być tak, że ludzie kończą ten okres z przekonaniem, no coś w naszym związku jest nie tak. No i co wtedy? No oczywiście warto się udać jeśli jest taka możliwość, do psychologa, na jakąś wspólną, no nie mówiłabym zaraz terapię, ale na jakieś konsultacje, na jakąś wizytę. Ktoś patrząc z boku może nam powiedzieć, co tutaj warto byłoby zrobić, co warto byłoby zmienić. Albo może dowiedzieliśmy się czegoś naprawdę istotnego i będzie potrzebna no dłuższa jakaś praca z kimś z zewnątrz, kto jako katalizator pozwoli nam lepiej uchwycić pewne rzeczy i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje, co tak naprawdę jest tego przyczyną. I tutaj rzeczywiście no ten dłuższy kontakt z psychologiem, z kimś, kto mógł nas podprowadzić, z konsultantem, będzie bardzo cenny. No, może się zdarzyć i tak. I słuchajcie, kochani, ja nie wiem, czy to jest takie smutne, bo niejednokrotnie dawałam tutaj wyraz temu, co myślę o sytuacjach, kiedy trzeba zrobić odwrót o 180 stopni, kiedy trzeba wyjść z pracy, ze związku, z jakiejś działalności, z czegoś. No tutaj oczywiście mówię o związku. Tak, może się okazać, że ludzie dojdą do wniosku, że ich małżeństwo się nie sprawdza, że ich układ partnerski się nie sprawdza, że nie są dla siebie, że nie mogą być ze sobą, bo w sytuacjach naprawdę niełatwych i w sytuacjach, w których no muszą być nie tylko ze sobą, ale dla siebie dłużej niż normalnie, dłużej niż zawsze. Nie mogą uciekać
do pracy i w pracę, jak to się często mówi, nie mogą zająć się czym innym, no to okazuje się, że w tym momencie ich życie przestaje być życiem znośnym. Ja nie mówię o pełnym życiu, bo tutaj znowu nie bardzo sobie wyobrażam, żeby ktokolwiek, kto nie ma możliwości wkładu społecznego takiego poza rodziną, a był do tego przyzwyczajony, to nie wyobrażam sobie, żeby mógł odczuwać pełne życie. Ale mówię o znośności życia. Mówię o tym, że no, dochodzi się do wniosku, że niestety z tą osobą nie jesteśmy w stanie być w miarę przynajmniej zadowoleni z tego swojego życia. No to cóż, no, może się okazać, że faktycznie nasze drogi się rozchodzą i trzeba podjąć decyzje poważniejsze na ten temat. Niełatwą sytuacją na pewno jest to, były czy są takie rodzinne układy, kiedy traci się pieniądze, bo wiecie, jeśli ludzie mają wciąż podobną sytuację materialną, wciąż w jakiś sposób pracują, wciąż w jakiś sposób dostają pieniądze, to tak naprawdę tych pieniędzy w czasie pandemii, i znowu znam sporo takich rodzin, można mieć więcej. Można sobie pozwolić na zakup pewnych rzeczy, no, na których wcześniej zakup pozwolić sobie nie można było. Tak się zadziało na przykład w domach moich córek. I wielu znanych mi innych zresztą par czy osób. Ale jeżeli na przykład w związku brakuje tych pieniędzy, ktoś stracił pracę, są takie lęki czy czyste, związane z egzystencją, związane z przeżyciem, no to wtedy sprawa jest bardziej skomplikowana. I jestem w stanie zrozumieć to, że wtedy częściej pojawiają się różnego rodzaju nieporozumienia, scesje, wybuchy i tak dalej. Oczywiście znowu może prowadzić to do różnych wniosków, ale jeśli zdarzyło się właśnie tak, że znaleźliście się kochani z tych osób, które to słuchają, czy ludzie, którzy może jakoś dotrze to do nich w takiej sytuacji z powodów no właśnie życiowych, z powodów materialnych, nie z takiego powodu, że razem wam nie po drodze, tylko z powodu frustracji związanej z niemożnością zaspokojenia pewnych potrzeb, czy z obawą, z lękiem o to, co z wami będzie się działo, to dajcie sobie szansę. Oczywiście wizyta u kogoś, kto może nam w tym pomóc, może się przydać i może zrobić coś dobrego, ale weźcie, kochani, sobie do serca ten element, że to jest no, w jakimś sensie normalne, że to spowodowało no, nie wasze luźne więzi, ale fakt nadzwyczajny, fakt, z którym nie nauczyliście się jeszcze sobie radzić, spowodował, że właśnie tak, a nie inaczej funkcjonujecie. I spróbujcie sobie wybaczyć, spróbujcie zacząć od nowa, no dużo więcej o sobie wiecie, a nade wszystko, no otwórzcie się bardzo, bardzo pięknie i może pójdźcie w kierunku znalezienia no, takiego zajęcia dla siebie, które zrekompensuje finansowo i też inaczej te miesiące, no, w których nie było łatwo. W czwartki sporo na ten temat mówię. Warto jest może też posłuchać, jak można się odnieść do nowej pracy. Może warto podjąć coś, o czym kiedyś myśleliśmy, a fakt, że byliśmy zaangażowani w jakąś pracę nam nie ułatwiał tego. Na pewno nie jest to łatwe i temu należałoby poświęcić oddzielny odcinek. Ale bądźcie, kochani, dla siebie wtedy wyrozumiali i bądźcie dla siebie lepsi, bo jeśli to jest element, który spowodował, że w waszym pandemicznym okresie tej pandemii, no, było bardzo burzliwie i nerwowo, no to jest to jakby bardziej zrozumiałe. Nie znaczy, że nie można się temu przyjrzeć, nie znaczy, że nie można zobaczyć, gdzie były głównie te konflikty, ale na pewno jest to zjawisko bardziej zrozumiałe
i łatwiejsze do rozszyfrowania, dlaczego, niż wtedy, kiedy ludzie tego rodzaju problemów nie mieli, a jednak nie było im razem ze sobą dobrze. Zatem, kochani, podsumowując, jeśli możecie, udajcie się gdzieś do psychologa czy do kogoś innego, kto przyjrzy się temu z bliska, kto wesprze wasz związek, jeśli oczywiście są w nim jakieś wyzwania poważne. A jeśli tego nie ma, to cóż, gratuluję. Znaczy, że tak, wasz związek jest związkiem, który no, poradzi sobie w różnych sytuacjach, skoro przetrwaliście w przyjaźni i w zgodzie i nawet z jakąś dozą przyjemności ten niełatwy okres pandemii. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.